Siemanko, witam was w pierwszym gameplayu z gry Gunfire Reborn. Jest to gierka ze Steama, gierka w Early Accessie. Można nazwać to roguelike'iem. Pierwszoosobowym roguelike'iem, FPS-em, z elementami RPG-a, różnych tego typu smaczków. I co wam muszę na starcie powiedzieć, gierka naprawdę jest miodna. I nie mówię dlatego, że jestem jakimś fanboyem czy coś, ale mam ograne jakieś 10 godzin i naprawdę gierka jest miodna. A zresztą sami zobaczycie. Jak każdy roguelike, przemieszczamy sobie pomieszczenia, rozwalamy sobie klipki, idziemy sobie w dół w kierunku różnego rodzaju bossów. Poziom trudności z każdego pomieszczenia na pomieszczenie staje się coraz większy. I gierka jest bardzo rozbudowana, jeżeli chodzi o ilość broni, ilość różnego rodzaju ulepszeń, zwojów i tak dalej, jest naprawdę dobrze. Oprawa może być porównywana do Borderlands, w sumie nie zdziwiłbym się, styl graficzny jest bardzo podobny, ale gierki zdecydowanie się od siebie różnią. Aktualnie myślę, ponieważ gra jest cały czas rozwijana, w grze są aktualnie prawdopodobnie 4 postacie, które odblokowują się wraz z levelem naszej postaci. I gram aktualnie takim kiciuchem, którego widzicie w lewym dolnym rogu. I tak, jeżeli chodzi o umiejętności tego bohatera, to mogę wam je teraz zaprezentować. Na E mam taką kulkę mocy, która, gdy nie zabije wroga, zamyka go w takich łańcuchach. Bardzo mocna umiejętność, jak mam być szczery. Drugą umiejętność jest taki granat, który zadaje damage over time. Okej, i na koniec każdego stage'a możemy sobie ulepszyć no, to, co mamy tutaj do wyboru. Pójdę sobie może buildem pod tą kulkę, o której wam mówiłem, i jeżeli uda się odpowiednio ulepszyć, pokażę wam jaką może mieć moc. Różnorodność w tej grze jest naprawdę spoko. Jak mam być szczery, to bardzo, bardzo przyjemnie się w to gra. I co najlepsze, gierka jest dalej rozwijana. Przy odpaleniu gry znajdują się patchnoty, co jest planowane jeszcze do dodania. I naprawdę zapowiada się bardzo fajnie, gdyż nawet teraz bardzo przyjemnie się gra. A co dopiero, gdy pododadzą różne rzeczy. Aktualnie możemy sobie grać tylko i wyłącznie rany. Ma dość więcej bohaterów, ma dość jakaś kampania singlowa, więc naprawdę może być spoko. Ogólnie w gierce można grać sobie z maksymalnie 3 znajomych w 4-osobowej grupie. I polecam. Bardzo, bardzo przyjemne odczucia. Wiadomo, że poziom trudności się zwiększa, gdy mamy więcej ludzi w lobby. Aczkolwiek spoko. Tak, jeszcze co do broni, są one naprawdę fajnie zrobione, kreatywnie. Jest ich mnóstwo, jest ich ponad setka. Aktualnie mam taki karabin maszynowy, który odładowywuje amunicję z zasobów, kiedy przestajemy strzelać. Na ścianach pojawiają się tego typu rzeczy. Otwieramy, strzelając to, i możemy sobie wejść do skarbca, w którym są jakieś dodatkowe zadania, możemy zdobyć dodatkowy loot, więc mega, mega spoko. Ogólnie mam coś, co jest tym strasznym noobem, ale postaramy się. Pod shiftem mamy dasha, który się bardzo szybko odnawia, a dzięki zwojom możemy jeszcze bardziej przyspieszyć odnawianie się takowego dasha. Oj, dostałem. Nieważne. No, gramy sobie dzisiaj takiego jednego porządnego rana. Może uda się dojść do jakiegoś bossa, żeby zaprezentować wam, jak ta gra jest fajnie rozplanowana. O, właśnie, o tym mówiłem. Są to te zwoje,
które dodają nam różnego rodzaju bonusy. Są również zwoje, które dają negatywne rzeczy, ale są zwoje, które te negatywne zwoje mogą wykorzystywać na swoją korzyść, więc naprawdę możliwości, buildów i tak dalej w tej grze jest mnóstwo. Co jest naprawdę spoko. Dobra, kolejne rzeczy. To będzie pierwszy odcineczek, taki mocno pokazujący tą grę. A reszta już będzie raczej bardziej naparzanką niż tutorialem. Ciężko to nazwać tutorialem, po prostu zapoznanie się z grą. A więc, mamy skrzynki, z którymi możemy czatować i możemy na przykład oddać złoto, które zbieramy podczas rana i zyskać na przykład losową broń albo zwoje okultystyczne. Oj, no tak, za długo stałem w jednym miejscu i mnie skurczybyki atakują. Dobra, to jest falami. Dobra, potłumaczę sobie potem. Bronie na amunicję specjalną we wczesnych etapach gry są naprawdę, naprawdę potężne. Zobaczcie, z jaką łatwością można sobie te kolejne fale potworów po prostu ogarniać. Ale wiadomo, czym dalej jesteśmy, tym gierka zaczyna być cięższa. Jest jeszcze, z tego co widziałem, tryb hardkorowy, którego jeszcze nie udało mi się odblokować. Ale wszystko w swoim czasie. Jak widzicie, z każdą falą robi się coraz ciężej. No niedobrze. No, właśnie. Więc gierka naprawdę ciekawa, znalazłem ją sobie, przeglądałem sobie po prostu oferty na Steamie na ostatnich salesach. I co by nie mówić, za 3 dyszki naprawdę się opłaca. Ostatnia fala nadchodzi. Zobaczymy, czy uda się tak ładnie bez straty zbędnego HP. Bo HP jest tutaj naprawdę cenne. O ile mamy jeden pasek starczą, który odnawia się, gdy nie jesteśmy w walce, tak HP, no, ciężko odzyskać. HP odzyskujemy z cięższych potworów, bo wypadają z nich takie ciasteczka, z których możemy sobie ogarnąć. Właśnie. Z których odzyskujemy bodajże 30% zdrowia. Możemy kupić od handlarza w postaci takiej tutaj żabki. Od niego możemy kupić więcej rzeczy, na przykład możemy zobaczyć, znaczy kupić zapas amunicji. W sensie z amunicją nie ma raczej w tej grze problemów, chociaż czasem przed bossem przydaje się uzupełnić zasoby i naparzyć do niego z całej artylerii, bo bossy są naprawdę pancerne. Mam nadzieję, że uda się pokazać. Jest jeszcze rzemieślnik i chłop jest naprawdę spoko, można ulepszyć sobie nasze bronie. Ulepszymy sobie 2 razy, why not? Zdrowia mamy full. Pozbieramy sobie esencję i możemy lecieć dalej. Na kolejny etap. Tak, ogólnie jest to mój pierwszy gameplay, więc za wszelkie językowe pomyłki i taką niesporność w niektórych momentach naprawdę przepraszam, ale postaram się to bardziej ogarnąć. Ale naprawdę, za 30 zł ilość kontentu w tej grze i rzeczy, które można tutaj robić. Znaczy, rzeczy, które można tutaj robić. Za dużo tutaj nie można robić, bo gra jest strasznie schematyczna, jak to mamy do czynienia z roguelike'ami. Aczkolwiek... Wydaje mi się, że jak za 30, 40 zł, 30 zł na przecenkach, kontentu do zabawy jest naprawdę wystarczająco, żeby zakup był raczej oczywisty, jeżeli jesteśmy fanami roguelike'u, entuzjastami, myślę, że naprawdę porządna opcja. Jest lipa, ale na szczęście mamy dasza, trzeba z niego korzystać, naprawdę. Na początku gra wydawała mi się naprawdę ciężka, gdyż nie movementowałem cały czas, a naprawdę jest to tutaj super istotne. Właśnie, z granatów praktycznie wcale nie korzystam. Nie wiem, są dosyć mocne. W szczególności po odpowiednich ulepszeniach są jeszcze lepsze. Aczkolwiek, nie wiem.
Nie czuję tego. Nie czuję potrzeby. Ogólnie, o, tutaj mam jakiś zwój. Spoko, bardzo spoko. Ogólnie gierka daje nam więcej możliwości i dłuższe rany w momencie, kiedy trochę podlewelujemy naszą postać, gdyż w tym momencie, znaczy mam teraz chyba 24 level, więc gra się zdeczko prościej, aczkolwiek na początku naprawdę nawet pierwsze levele tworzyły jakiś tam problem, gdy już uda mi się spasztecić coś bardzo mocno i się wyrąbać, to pokażę wam drzewko umiejętności, ale póki co idzie nawet znośnie. Damage mamy całkiem przyjemny. Ogólnie tego machine guna, z którego aktualnie strzelam, nie mam wylevelowanego i może to tworzyć pewien problem, ale pierwszy boss ma taką swoją własną specyfikę, że naprawdę trzeba do niego walić serią ciągłych pocisków i najlepiej z dosyć dalekiej odległości, więc póki co to zostawiam, gdybym w przyszłości nie miał okazji kupić czego lepszego. Jak widzicie, idzie czasem całkiem decent, nie powiem, że nie. Naprawdę przyjemnie. Gdzie jest jeszcze jakiś paszteciarz? No bo muzyczka gra głośno, a nikogo więcej tu? A, tutaj. Siema. Ja nikogo więcej tu nie widziałem. Zbliżamy się do pierwszego bossa. 10 minut 26 sekund, dosyć dobry wynik. Chociaż widziałem speedrunnerów, chłopy naprawdę robią totalnie kozacką robotę. No i właśnie z tych przemyśleń jest naprawdę dużo bardzo dobrych gier i patrząc na to, że ta gra jest jeszcze w Early Accessie, no naprawdę warto sobie zobaczyć, warto sobie spróbować i samemu ocenić, czy takie coś nam bardzo odpowiada. Ja tam mam chyba przegrane z 200 godzin w Isaaca i naprawdę dla mnie trochę się już wypaliłem w tej grze. Nie wiem, czy wejść do komnaty. A zobaczymy. Więc naprawdę roguelike'i są świetnym gatunkiem, tylko trzeba to poczuć. Sorry w ogóle za klawiaturę, ale nie ogarniałem jeszcze w ogóle audio. I może być specyficznie z tym przebijaniem się mechanika. Ale myślę, że robiłem kilka testów nagrywania, więc myślę, że całkiem przyzwoicie. Że mam taką nadzieję. Nie wiem, ile osób to może obejrzeć nawet, nie znam się za bardzo na algorytmach YouTube'a, ale miejmy nadzieję, że jeżeli ktoś się już napnie na ten gameplay, to nie będzie zawiedzony. Dobra. I bardzo prosty challenge, naprawdę. Czasami miałem bardzo dobry run, a wchodząc sobie do komnaty, no było cienko, była dętka. A teraz poszło całkiem nieźle. I dostaliśmy kolejny zwój, co daje nam, z tego co ogarniam, tak, co daje nam więcej obrażeń. Więc spoczko. Ostatni chyba teraz stage przed bossem, 12 minut. A nie, teraz już idę na bossa. Okej, może być bardzo ciężko, ponieważ nie mam żadnej broni, z której mógłbym zadawać mu stały damage, ale zobaczymy. Ulepszymy sobie może to. I ulepszamy sobie raz to. Amunicji... nie wiem, zobaczymy. Okej, nie stać mnie na zbyt wiele. To kupimy amunicję w credo. Granaty mam. I zobaczcie, jak zajebiście są zrobione bossy. Naprawdę. Gościu na początku wydawał się straszny, później tak naprawdę wydawał się być taki se. I to tak bardzo mocno taki sam. Jeżeli zachowamy odpowiedni movement, myślę, że można podchodzić do niego na bliższy dystans. Oj, troszkę FPS-y spadły. Ale wiecie, ilość akcji na ekranie zobowiązuje do lekkiego spadku, tym bardziej, że sprzętu też nie mam jakiegoś najświeższej jakości. Przeprowadzałem modyfikację ostatnio do laptopa i powiem wam, że
czteroletni laptop, posadzenie do niego dysku SSD naprawdę może powstać. Staniemy sobie, jeżeli jest taka opcja. Nie marnujemy zbyt wiele, a zabraliśmy mu już połowę HP, więc walczmy po prostu. I tak nie spodziewałem się z tego rana zbyt wiele, więc możemy wykorzystać esencję, którą możemy ulepszać naszego bohatera w przyszłości. Żeby jednorazowo sobie na gierkę nadprogramowo wstać. Chociaż... O! Udało się. Całkiem dobrze. Zobaczymy, co tutaj... Jakiego dropa nam tutaj zapewni giereczka. Szalone rekin. Nie, to jest dosyć przeciętne. Zobaczymy tu. Nie mam pojęcia, weźmy to. To jest spoko. To jest naprawdę spoko. Możliwe zamrożenia bohatera na 4 sekundy to jest naprawdę spoko. Piekło plus 3 i kościany smok. To się wydaje całkiem potężne. Spróbujemy teraz na tym zagrać. I lecimy sobie chyba niżej, bo nie mam nic tutaj więcej do wzięcia. Okej. Okej. I tutaj zaczynają się schody. Nie udało mi się nigdy jeszcze dojść do drugiego bossa. Może patrząc też na to, że mam zagrane tylko 10 godzin. Tu jest studnia. Na początku tego drugiego pustynnego stage'a i możemy sobie w niej zregenerować hapeki, zapisać sobie tutaj gierkę. Spoko. Ogólnie z tego co widziałem, gierka bardzo, bardzo potężnie wystartowała na Steamie. Tak naprawdę bazę graczy ma podobno do Fall Guys, które no, zdążyło już być hitem i zdążyło się totalnie wypalić. Chociaż powiem wam, że ostatnio kupiłem sobie Fall Guys i nie narzekam. Za tą cenę bardzo przeciętnie. Aczkolwiek jeżeli ma się grupkę znajomych, z którymi możemy grać w Fall Guys, nawet po tych czasach mody na tą gierkę, to why not. Nie wiem, gdzie on ma ten czuły punkt, bo ogólnie zawsze opłaca się strzelać typiarzom po głowach. Najlepsze, myślę, rozwiązanie. Bo zyskujemy wtedy coś takiego, co się tutaj chyba nazywa szczęśliwy strzał, czy coś takiego. I naprawdę bijemy wtedy kolosalnie większe obrażenia. Naprawdę nie opłaca się bić po ciałach. Heady są tutaj na wagę złota. Aczkolwiek... nie wiem, czasem myślę, że mogą być jeszcze jakieś problemy z hitboxami. No ale gra jest regularnie aktualizowana, więc... Plus zawsze można ją wytłumaczyć tym, że jest w early accessie. Więc wszystko tak naprawdę jest no do zrobienia. Zobaczymy, jaka tam broń nam wypadła, bo ta już trochę przysysa i tak. Okej, to jest dosyć spoko. To jest broń, którą możemy sobie rzucić, marnując magazyny, które mamy w środku. No ale ona wybucha, bije jakieś AOE. Myślę, że w krytycznych sytuacjach całkiem spoko opcja. No i wyjeżdżamy dalej. Myślę, że może być szybka dętka. Nie uważam, żeby to był jakiś ran życia, totalnie popsuta gra i tak dalej. Chociaż, co jest w porządku, chociaż jest to dosyć logiczne. O, zobaczcie, rzuciłem z klubą. To jest dosyć logiczne, że czym dalej jesteśmy, tym lepsze, bardziej ulepszone bronie dostajemy. Ogólnie broni jest naprawdę dużo, chociaż nie mam jeszcze pewnie nawet połowy odblokowanej. Wraz z postępem, że odblokowujemy sobie kolejne rodzaje broni, kolejnych bohaterów. Więc... ojojoj. Czasami nie mam jeszcze wprawy w tym zmienianiu broni. Nie zawsze wiem do końca, co mam na którym slocie. Ale myślę, że kwestia do wyrobienia. No, i właśnie. W prawym górnym rogu widzicie złoto, które można wydawać u handlarzy, u rzemieślników, jak już zdążyłem kilka razy zrobić. Oraz mamy te esencje. I po ranie możemy sobie zużyć te esencje, wykorzystać je po prostu. Żeby co? Żeby ulepszyć swojego bohatera. Co naprawdę daje nam możliwości na dłuższe rany i tak naprawdę jest to pewien mechanizm, który ciąga nas jeszcze bardziej w tą grę, gdyż rany są dłuższe, czujemy progres i
Naprawdę, o to powinno chodzić, nie? A przynajmniej taką mam nadzieję, że nie gadam jakiś losowy głupot. Przynajmniej tak na mnie to zadziałało. Nevermind. Oj, widzę tych kipiarzy nieciekawych. Shit. Widzicie, jaki damage zadajemy kipiarzom, gdy bijemy ich po głupich łbach. A jak decent damage bijemy im, znaczy nie nawet nie decent, jak cienki damage bijemy im waląc im po kostkach. Ogólnie różnorodność bohaterów, no przeciwników, jest całkiem w porządku. W sensie odczuwam, że ta gra się szybko nie nudzi i może nie jest to tak rozbudowany mechanizm jak The Binding of Isaac Rebirth. Aczkolwiek jest to zupełnie inna gra i nie wiem. Sam pomysł na to, że jest to FPS roguelike'owy daje naprawdę dużo fajnego vibe'u. Naprawdę, gra się naprawdę ciekawie. No. Pokonaliśmy kolejny stage. Teraz już na, tak mogliście zauważyć, już trochę na bardziej wygórowanym levelu trudności. Aczkolwiek, yeah, I like it. Gdy ulepszymy, damy właśnie trzy ulepszenia jednej broni, znaczy jednej umiejętności, którą dostajemy pod koniec stage'a, to dostajemy jeszcze jakiś bonus i teraz tak naprawdę broń, znaczy kulka mi się dużo szybciej odnawia. I jest, jest konkretnie. Zobaczymy, jak długo jeszcze uda mi się przetrwać, żeby też odcinać się nie był za długi. Chociaż szczerze mówiąc, jako osoba, która już od dłuższego czasu ogląda YouTube'a, właściwie to dziecko ogląda YouTube'a i pamięta czasy jeszcze dawnych gameplayów. Zawsze w sumie chciałem zacząć, ale nigdy nie miałem zbytnie możliwości. No, ale nieważne, nie o tym. To zawsze wolałem dłuższe gameplaye, mogą sobie znaleźć tą wolną godzinkę, posiedzieć z moim ulubionym twórcą i tak dalej, więc... Tak, chociaż zależy to też trochę od tego, czy za szybko nie będzie, że tak powiem, dętki. To jest coś, co strasznie mi irytuje. Niby dosyć papierowe, ale tak naprawdę, gdy bije nas zasięgu, to ciężko cokolwiek z tym zrobić, gdy nie mamy jakiejś snajperki czy czegoś podobnego. I właśnie mój poprzedni run się zakończył tak, że zostałem z serią z tego badziewia. No i było całkiem przeciętnie. Coś czuję, że zbliżamy się do końca. Nie cieszy mnie to, bo zawsze lepiej dojść dalej, żeby móc bardziej potem ulepszyć swoją postać, żeby móc w przyszłości radzić sobie lepiej, ale jak widzicie, robi się potężnie ciężko. Tym bardziej, że mówię, dostałem może kilka fajnych zwojów, ale tak naprawdę nie mam za dużego szczęścia do broni. I cyk. Naprawdę, można tak te stun na chyba 6 sekund. Strasznie mocna opcja. Może nie będzie nędki. Dajcie w ogóle znać, co mogę tutaj poprawić. Jakie ewentualnie gierki, które nie spalą mi komputera bez nagrywania, co dopiero z nagrywaniem, mógłbym ograć. Kolekcję na Steamie mam, nieskromnie mówiąc, dosyć sporą, więc coś można ogarnąć. Może jakiś luźny gantaj z Fall Guys, o których wcześniej mówiłem. Albo whatever. Zobaczymy. Okej. Okay. Ogólnie myślę, że przy kolejnych gameplayach jakoś spróbuję tutaj ogarnąć lepszą może jakość tego wszystkiego, bo tak naprawdę teraz zainstalowałem OBS-a już któryś w sumie raz w życiu, ale pierwszy raz w sumie stwierdziłem spontaniczną decyzją, że po raz jego skorzystać i wrzucić coś na tuby. I... oj. Właśnie będę się starał, żeby to quality było lepsze. Może jeszcze coś się stara wycisnąć, chociaż mam 20 HP, mam 3 HP. Żeby tylko zregenerować tarczę. Nie wiem, porzucamy ich czymś. Na odległość póki co. A widzicie, dostałem damage w czasie. Dobra, lecimy.
Przeraża mnie moja ilość HP. Siema. Stunik na pół życia. Jak najbardziej. No. Zasycha w gardle, cholera jasna. To co ludzie mówili przy nagrywaniu różnych rzeczy, przy pracowaniu głosem, naprawdę potrafi zasnąć konkretnie w gardle w pewnym momencie. A na szczęście mam soczek w kartoniku, który tyle na pewno pomoże mi, żeby głos, który wam nadaje, był jeszcze bardziej donośny. Ja pierniczę. Już nawet nie wiem, za którą stronę się zabrać. W ogóle nie możemy sobie wystawić takie beczki, chociaż gdy są one najbardziej potrzebne, to zapominam o ich istnieniu z jakiegoś powodu. Chłop ma jakąś niesamowitą niewidzialność. Z tego, że go i tak dokładnie widać. No jest ciężko, no nie powiem wam, że nie. Jest. Jezus. Kto wymyślił coś takiego, co tam se strzela z daleka i nawet nie mogę do tego podejść, bo mam falę potworów przed sobą i jak już mówiłem, nie mam żadnej snajpa ani broni zasięgowej. Dobra. Chciałem powiedzieć, że rozwalimy ich jakoś obrażeniami na obszarze, ale... Ale tak. Pokażę wam teraz koniec gry. Jak to, jak wygląda zakończenie się rano. Właśnie, możemy wejść w drzewko talentów, które prezentuje się w taki sposób. Tu są ulepszenia naszego bohatera. To są bohaterzy, których odblokowujemy na tych levelach. Coś dziwnego wydaje dźwięki, nieważne. I właśnie, możemy sobie tutaj ulepszać różnego rodzaju rzeczy. Na przykład, na to sobie ostatnio patrzyłem, więc why not, ulepszmy sobie. I tej esencji nie możemy zabrać ze sobą. Musimy wydać maksymalną ilość esencji, jaką możemy wydać pod koniec rana, gdyż... no nie możemy jej zabrać z powrotem, nie możemy jej nigdzie zachować. I cyk. Bohater odblokowany, super. Chłop wydaje się być całkiem potężny. Myślę, że mogę nim zagrać w kolejnym gameplayu. A póki co, dzięki za oglądanie pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że zobaczymy się, że dacie jakiś odzew w komentarzach. I zapraszam może do subka, żeby rozkręcić jakoś nowy kanał osoby początkującej na YouTubie. Dzięki, cześć!